że przerywam taką chwilę, ale jaka jest prawdziwa historia kryształów i opalin? Kim jest ta istota? Jest niebezpieczna. Właśnie przez nią musiałem rozstać się z przyjaciółmi. Dlatego, że chciała mieć kryształy jedności? Nie. Ona chciała magii. I to całej. Za rządów Twilight przez długi czas panował spokój, aż pojawiła się opalin Arcana, którą wygnano ze Skyros. Krainy Alicornów? Chciała rządzić wszystkimi kucykami. Twierdziła, że jako Alicorn ma prawo, ale moi przyjaciele się postawili. Siłą przyjaźni stworzyliśmy potężną magię, a wtedy opalin za pomocą sił zła obaliła Equestrię. Zaatakowała nawet smoki, by przemienić się w ognistego Alicorna. Zrobiła to ponownie. Dlatego porwała Jade lawę. By posiąść ogień. W kryształach została ukryta magia Equestrii. Cała kucykowa magia. A magia smoków wewnątrz smoczego kamienia. Twilight wysłała nas tu, by nas chronić. A na Equestrię rzuciła zaklęcie kryjące krainę przed opalin. Zaklęcie osłabło, gdy powróciła magia. I kiedy trzy rodzaje kucyków ponownie się zjednoczyły. Straciliście magię? Tak po prostu? A co ja wracam spać?